Witam, z tej strony Roa, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Origins. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Sandopolis Zone. Oh boy. Czemu ten kamień nie jest przyspieszony? Sonic 3R zrobił taką dobrą robotę, przyspieszył ten kamień, a niestety Sonic Origins to nie zrobił. Minus. Wcale nie musieli to robić, ale Sonic 3R przyzwyczaił mnie do tego, że to jest przyspieszone, okej? Mówię o tym kamieniu, który przed chwilą uczyliście tutaj znaczy żeśmy ten... Oh wow. Ty głupi caterpillar. Przysięgam. Który przed chwilą żeśmy tutaj przesuwali. Dokładnie tak, Sandopolis Zone, kiedy wylądowaliśmy w Egipcie. Egipcie? Nie umiem mówić, uwaga. Dokładnie tak, jak już mówiłem, moim zdaniem najgorszy poziom grze. Nie jest nader zły, kiedyś go nie lubiłem bardziej, jak byłem młodszy. But still... no jest najsłabszy, no. Że tak powiem, jeden z tych poziomów, które muszę odbębnić. Właśnie dlatego Sonic nagle jest dla mnie słabszy, bo ma... O, za to Tails nam teraz może pomagać, pchać go szybciej. Chyba nie mógł wcześniej tego robić. O, that's nice. Okej, to się szanuje aktualnie. W Sonicu właśnie Knuckles w tej części jest więcej takich poziomów, które po prostu muszę odbębnić. Tak po prostu. Okej, moi drodzy, siódmy kurde super szmaragd, let's go. Zdobywamy go. W ogóle miałem dwa odcinki wcześniej się jarać, że zdobyłem that damn 4th Chaos Emerald i o tym zapomniałem. To się przypomniało, że miałem o tym mówić. Fuck, bo nie poszedłem tam, gdzie chciałem. To jest special stage, którego też nie lubię. Ten ostatni właśnie. O nim też wspominałem, że jest taki sobie. No i jest taki sobie, no. Tutaj trzeba pamiętać na pamięć. Ja mało co z niego pamiętam. Nie chcę o nim pamiętać, okej? Bo jest niefajny po prostu, bym powiedział. Okej. Ładnie, pięknie, dobra. Tu? Tak, tu. Gdzieś tutaj sporo momentów, kiedy po prostu możemy wpaść na czerwone aktualnie. Kule, tak, i to jest niefajne aktualnie. Dobra, teraz gdzie jest wyjście? Tutaj. Tu jest wyjście, okej. I najgorszy zakręt, dobra, mamy to. Czemu najgorszy? Bo tutaj dosłownie jedna kula zawsze brakuje, a czasami można po prostu łatwo przegrać. Moi drodzy, mamy ostatni super szmaragd chaosu. No, nawet chyba nie chaosu, tak się nie mówi. Super szmaragd po prostu. Sonic got all super emeralds. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Czy kolorystyka szmaragdu teraz się zgadza? No zgadza się. Przysięgam, w poprzednim odcinku miałem mindfucka totalnego. Widzicie, jest granatowy, na drugi szmaragd to był granatowy. Now Sonic can be hypersonic. Oh boy. Więc wiecie, nie super, tylko hyperforma. Nice. Z chęcią się zmienię w hyperformę w Sandopolis, przysięgam. To jest coś, co z wielką chęcią zrobię. Okej. Mamy szalone loop to loop, po którym musimy przebiec dwa razy. Ciekawie, na go nalaj. Żywe kamienie. Przysięgam, ten poziom jest szalony. Okej, o, uwielbiam to. Uwielbiam aktualnie sobie na tym zwisać. Fajny koncept, zawsze bardzo to lubiłem. Mówię, jeśli jest coś, co mam powiedzieć o Czemu, Sonic, mnie skoczyłeś? Jeśli mam powiedzieć coś pozytywnego o Sandopolis, na pewno właśnie ten koncept jest fajny, okej? Okay? Bardzo zawsze go lubiłem. Lubiłem sobie zjeżdżać. Tails, pomóż mi, dziękuję bardzo. Serio, Tails chyba nie mógł nam pomagać szybciej tego pchać. Chyba, że mi się ten zapomniało, ale nie wydaje mi się. Więc to jest fajna zmiana. Może nie przyspieszyli tego pchania kamienia jako my sami, ale jeśli Tails ma nam pomagać i jest szybciej, no to ja propsuję. Naprawdę propsuję. Dobra, schodzimy sobie ładnie, pięknie. Lubię, bardzo lubię. Te piramidy, kurde, w tle, no przysięgam, Egipt. Knuckles, nie chwaliłeś się, że na tym Angel Island masz, kurde, tutaj piramidy, przysięgam. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. Ja sobie... Chciałem tu wskoczyć, ale już nie wskoczę. Okej, okay, whatever. Ech. No nieważne. Brawa dla mnie, czy coś, dla mojego skilla. Taki rary hit pajacu. Okej. Tutaj uwaga, bo tutaj jest przepaść. O właśnie. Chciałem sobie, znaczy przepaść. No chyba, znaczy na pewno nie ma spadku, że wiecie, że giniecie, ale po prostu nie chciałem zejść niżej, może powiem w taki sposób, źle się wysłowiłem po prostu. O, uwaga.
Bardzo świetny poziom, prawda? O, tutaj może też nas zgnieść. No, świetna rzecz, naprawdę. Bardzo, bardzo lubię takie rzeczy. Dobra, mamy, kurde, 50! Pierścienie, ja chcę zostawić sobie tą... Dziękuję. Chcę sobie zostawić aktualnie tą lepszą tarczę, ponieważ hyperforma... O! Ej, jak cię tu mogę dostać? O, nieważne. Super forma aktualnie i elektryczna tarcza to cudo. Dobra, whatever z tym aktualnie Giant Ringem. Dokładnie tak, moi drodzy. Hyperforma aktualnie mieni się na różne kolory. Dokładnie tak, przez co były różne właśnie memy, że można od patrzenia na Hypersonika dostać padaczki aktualnie. I jak naciśniemy przycisk skoku w powietrzu i na przykład kierunek prawo, to zrobimy takiego zajebistego dasha. Możemy również robić go do góry i na dół, robiąc takiego stampa kinda. Okej, i mamy, moi drodzy, mini bossa, którego średnio lubię. Zobaczmy, czy za pomocą hyperformy dalej poleci. Chyba? Chyba trochę dalej leci? Ogólnie mi się wydaje... Możesz? Jest to dobrze, pamiętam, chyba nieco właśnie przyspieszyli, że on zaniwania... Tak, to on chyba tak normalnie teraz w Origins. Jak go tutaj pchamy, to nieco szybciej, że tak powiem, znaczy nieco dalej leci niż w oryginale, ale to wciąż nie jest to, co zrobili w Soniku 3 Air aktualnie zrobili tak, że jak on leci aktualnie, to się jeszcze ten ślizga po tym piasku. Tutaj niestety tak się nie dzieje. Żałuję, bo naprawdę było to fajne, bo szybko można było go pokonać. Okej. Stracimy, kurde, hyperformę. A jednak nie. Udało mi się utrzymać 5 aktualnie pierścieni. Dobra, nice, pokonany. Na tym polega ten mini, bo w sposób trzeba go zepnąć do tego, o tych ruchomych piasków po prostu. I pokonany. Soninga through Act 1. Nice. Okej, co tu się stało? Zniknęły te liczby, te moje bonusy, a cały czas podsumowywało. To tak chyba coś nie powinno tak być. Nie wiem, może się mylę. Okej, Sandopolis Zonak 2, tu jest aktualnie dosyć spoko, moim zdaniem, koncept, którego... I mean... No dobra, powiem tak, lubię po prostu wygląd Sandopolis, jak jest ciemno, ale sam koncept nigdy nie byłem jego fanem. Mianowicie tutaj musimy właśnie zapalać sobie światełko, nie tylko dlatego, żeby coś widzieć, i tak możemy widzieć i bez tego, ale zaraz zobaczycie, dlaczego będziemy musieli aktualnie zapalać światło non-stop i non-stop. I... Siup, w kapsule były duchy. Robotnik złapał duchy w kapsule. To jest naprawdę ciekawy człowiek. Już w poprzednim odcinku aktualnie w Flying Patrol, kurde, ukrywał jakieś szalone rzeczy w kapsułach. Lub, nie wiem, kapsuła boss i te sprawy. Ty, ja tam chciałem się dostać, Boże Święty. Czy ja mogę przestać lamić? Poproszę, ja tu chcę się dostać. Nie muszę tu się dostawać, ale chcę, bo tutaj aktualnie jest... A nie, nie tutaj. Tu. Okej. Okay. Kurde, pominąłem, no. Pomyliło mi się, Boże Święty. Dobrze pamiętam aktualnie level design Sandopolis for some reason. Okej, jak może i go nie lubię, ale like, what the fuck. Bo chciałem pójść po Giant Ring, kurde, ale pominąłem go kompletnie. Nie, poszedłem kompletnie nie tak, jak miałem. No, nieważne. Ale tak, robotnik szalony złapał, kurde, duchy w kapsule. I tutaj aktualnie powinna być ta rączka, za pomocą której powinniśmy sobie schodzić niżej, ale jej nie ma. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale z tego, co pamiętam, w Sandopolis akcie drugim prawie w ogóle nie ma tych rączek. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego nie usunęli stąd? Zwłaszcza, że w akcie pierwszym były? Nie mam zielonego pojęcia, prawie nie wiem, co tu się stało, ale tam, mówię, powinien być ten uchwyt aktualnie. Ale go nie było. I wonder. No nie wiem. Serio. Co on im przeszkadzał, to ja nie. O, kurde, dziękuję. Widzicie, te duchy czasami się właśnie pojawiają. Im jest ciemniej, tym te duchy się po prostu pojawiają i musimy wtedy właśnie sobie załączyć światło. Znaczy, no, po prostu zapalić pochodnie, zapala pochodnie, żeby było śmiesznie. Pochodnie na prąd czy coś. Taka technologia w świecie Sonika. Dobra, pomóż mi, Tails. Nie! Brutusie! Przysięgam. Co za pajac, no? Okej, idziemy tędy. O, robi się ciemniej, jak widzicie. To jest coś, co w poprzednich, znaczy w tamtych czasach było niemożliwe, ale zawsze mnie rozwalało to właśnie, że robi się ciemno, ale sprite'y Sonika, Tailsa, przeciwników ogólnie nigdy nie pociemniają, nie? Tylko po prostu sam poziom pociemnieje, ale mówię, taki Sonic czy Tails cały czas są tak samo jaśni, jak byli.
Mówię, to jest efekt, który po prostu byłby nie raczej niemożliwy w tamtych czasach, a nawet jeśli to zająłby zapewne za dużo miejsca na kartridżu, a przypominam, że Sonic 3 Endkę już łaziło na dwóch kartridżach, tak, połączonych ze sobą, więc nie mam zamiaru tego wymagać, że tak powiem, od tej gry, ale styl, zawsze mnie to rozbrajało po prostu. Tak, tam widzieliście aktualnie, żeśmy uciekali przed wznoszącym się piaskiem, tak w ogóle mówiąc. I tutaj znowu powinna być rączka, a jej nie ma. Co jest? Wiecie, gdyby nie to, że mam elektryczną tarczę, to już bym nie mógł tutaj wejść na te wyższe miejsce. Mimo tego, że cisnąłem przycisk, że tak powiem, pójścia w prawo, to za Chiny, kurczę, nie chciało mnie tam wbić. Dobra, hyperforma. Świetnie, w odpowiednim momencie, okej. Okay. Dokładnie tak, więc... No fajnie, nie powiem. Bardzo świetnie zrobione. Mówię, przez to najprawdopodobniej nie będziecie mieli możliwości dostania się aktualnie... dostania się do... właśnie wyższych miejsc, jeśli nie macie elektrycznej tarczy. Co jest chamskie, no ale cóż. Cóż wam poradzę, moi drodzy. Najpierw tu, ładnie, pięknie. Bardzo lubię naprawdę te dodatkowe sprite dla Hyperformy, co tym bardziej się, że Super Sonic w Soniku 2 również ich nie ma. Choć już jest mod aktualnie, już został dodany mod, który aktualnie dodaje nam coś takiego. Więc... jej, jesteśmy uratowani. Co? Okej, okay. Jakim cudem się tam przecisnąłem? I zginąłem. I ekran dziwnie został podświetlony. Ups. Serio nie spodziewałem się, że tam się przedostanę. Niestety byłem, kurde, za wolny. You're too slow, czy coś. I niestety... wiedziałem, że się nie przycisnę, ale tak sobie myślałem, a ja się spróbuję. Ale raczej tam była za mała szpara, żeby dał radę się przycisnąć. Jakim cudem to zrobiłem i dlaczego ten ekran został tak podświetlony? To ja nie. Śmierć Hypersonika po prostu wymagała podświetlenia ekranu, ja nie wiem. Dobra, teraz się przycisnę. O właśnie. Giant Ring, dziękuję. Hyperforma. Let's go. O co chodzi? No nie wiem, zabawnie jest chociaż. No nie powinno tak się podświetlić, nie? Tak, żeby nie było, nie? Jakby się nie domy... Co jest kurwa? Okej, okay, to już mi nie do śmiechu, bo... tak już w ogóle kompletnie nie powinno być. To jest właśnie coś, z czego jest... efekt został. To jest coś, z czego jest właśnie znany Sonic 3 NK, Sonic Origins, że ma właśnie problemy z detekcją kolizji. Później jak się dowiedziałem właśnie to, co w Carnival Night mi się przydarzyło, to tak się nie powinno wydarzyć. Za Chiny ta platforma nie powinna przygniatać w osi X, jak ja to dobrze nazwałem zresztą, Sonica Fruak 2. Już rozumiecie, dlaczego wolę Sonic 3 AR? I wy też powinniście, już nie mówiąc oczywiście o tych świetnych możliwościach zmiany wszystkiego i niczego w AR, ale po prostu Sonic 3 and Cave Origins z bólem w sercu muszę stwierdzić, że jest broken. Choć wciąż nie umywa się do tego, co myśmy w Sonic Colors Ultimate, moim osobistym zdaniem. No ale cóż... fajnie czy coś. Tak więc, moi drodzy, skończyliśmy ten odcinek. Dzisiaj było trochę bugów, no chociaż było zabawnie w niektórych przypadkach, więc jej. A w następnym odcinku, moi drodzy, Lava Reeves on. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!